Konrad Bochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Piotr Hoffman, HM Invest S.A., prezes zarządu. Panowie, jesteśmy na forum dialogu mieszkaniowego. To jest impreza pożyteczna i potrzebna? Oczywiście, że tak. Rząd dostrzega współpracę z branżą prywatną jako niezbędny element tego, żeby rzeczywiście problem mieszkaniowy w Polsce rozwiązać, żeby zmniejszyć ten deficyt. I trzeba powiedzieć, że jest kilka sukcesów na tym polu. Dzisiaj dostępność mieszkaniowa dla Polaków jest najwyższa od dekady, czyli ile metrów kwadratowych możemy sobie kupić za średnią pensję i produkujemy rekordowo dużo tych mieszkań od 25 lat, czy właściwie nawet po 89 roku. To są bardzo dobre informacje i rząd widzi, że ten prywatny segment rynku realnie i rzeczywiście zasypuje deficyt mieszkaniowy, więc zależy mu na tym, żeby oprócz budowy mieszkań dla w tym segmencie wspomaganym, czyli rzeczywiście tam, gdzie potrzebna jest pomoc państwa dla obywateli, już taka finansowa, też żeby wspomagać segment prywatny, tak żeby po prostu większa liczba Polaków mogła co roku stawać się czy posiadaczami, czy najemcami swojego nowego mieszkania. Czy sektor prywatny jest otwarty na współpracę z rządem w tej kwestii? Zdecydowanie tak. My tutaj cały czas bacznie obserwujemy początki, rozwój i plany programu Mieszkanie Plus, bo nadal chyba pod tą nazwą warto o tym programie mówić, bo ta nazwa najbardziej została w świadomości społecznej tutaj uplasowana. Widzimy zdecydowanie tak możliwości współpracy. Zresztą tutaj, tak jak kolega powiedział, zeszły rok to nasze rekordy, jeśli chodzi o możliwości produkcji realizacji mieszkań. Nadal natomiast pokazujemy i tutaj wskazujemy dla strony rządowej te kilka obszarów, które wymagają zdecydowanych zmian i działań, bo bez poprawienia tych kilku obszarów będzie nam ciężko rzeczywiście rozwinąć wspólną współpracę i w ogóle rozwinąć tak naprawdę program Mieszkanie Plus. Można tu powiedzieć o takich filarach, podstawach, które muszą być w pewnym momencie bardzo radykalnie zmienione, co też się już dzieje, tak jak kolega powiedział, widzimy zmiany. Mamy obszar prawny, tu wczoraj rząd podpisał tak zwaną specustawę, rozpoczyna się kolejny element ścieżki legislacyjnej. Mamy nadzieję, że ta specustawa rzeczywiście pomoże, przyspieszy i ułatwi proces pozyskiwania w Polsce pozwolenia na budowę, bo nadal niestety jesteśmy na jednym z szarych końców, chyba stu któreś państwo, jeśli chodzi o dostępność do tak podstawowej dla obywatela decyzji, jakim jest pozwolenie na budowę, dostępność w sensie czasu i w sensie przeszkód i barier administracyjnych, które należy pokonać. Czyli mamy obszar prawny, dużo zmian potrzebnych, mamy nadzieję, że idące w dobrym kierunku te pierwsze, takie jak specustawa, jeszcze są kwestie regulacji gruntów, czyli kwestie odrolnień tak zwanych, kwestie regulacji użytkowania wieczystego, no bardzo duży obszar. Obszar finansowy, tutaj dzisiaj też jest już mowa i w kolejnych podgrupach, w których będą odbywać się spotkania, w tych takich bardziej specjalistycznych już tematach, będzie mowa o takim modelu jak REITy, to skrót z angielskiego Real Estate Investment Trust, czyli opcji finansowania nieruchomości, w tym mieszkaniowych, przez indywidualnych inwestorów, którzy mogą swoje pieniądze przesunąć z dzisiaj takich najbardziej konserwatywnych miejsc jak lokaty bankowe w inwestycje mieszkaniowe, a w ślad za tym napędzić rynek mieszkaniowy, bo to nie tylko dla deweloperów, ale też również właśnie Mieszkanie Plus tutaj na tym modelu chce budować swój finansowy potencjał. Trzeci obszar to technologie i tutaj to bardzo ważny element. My dzisiaj w Polsce niestety cały czas większość budownictwa mieszkaniowego opieramy o technologie tradycyjne, które są oczywiście przez ileś set lat, można powiedzieć, stosowane niezmiennie, a przynajmniej ostatnie 100 lat, to praktycznie nie ma tu jakiejś wielkiej zmiany. Natomiast jeżeli my mówimy o budownictwie szybszym, w sumie dużo bardziej efektywniejszym, jeśli chodzi o możliwości realizacji tego obiektu, o budownictwie zdecydowanie tańszym, to musimy poszukać w Polsce rozwiązań, jak przejść do systemu budowy z prefabrykacji. Takiej nowoczesnej prefabrykacji, z jakiej dzisiaj praktycznie budowana jest cała Skandynawia, którą budują de facto polscy producenci, więc tutaj my mamy możliwości produkcyjne bardzo dobrych jakościowo materiałów. I obszar kolejny, ja bym go nazwał trochę psychologiczny, który jest klamrą dla tych trzech poprzednich, to pewne bariery, które należy pokonać, każdy z uczestników procesu inwestycyjnego, aby te poprzednie obszary rzeczywiście zadziałały.
to jest obszar taki, żeby projektanci odważyli się, przełamali, projektowali budynki takie, które dla prefabrykacji będą możliwe do zrealizowania, bo dotychczas tutaj też jest bardzo konserwatywne podejście. Oczywiście w tym obszarze mamy też przekonanie do nabywców, że to jest produkt nowy, nowoczesny, ekologiczny, przyjazny środowisku, a nie coś, co kojarzy się Polakom w szczególności z tak zwaną wielką płytą, tym negatywnym aspektem prefabrykacji ze względu po prostu na swoją beznadziejną jakość z tamtego okresu lat 70., 80. Więc o tych czterech obszarach tu podczas spotkania, podczas konferencji mówimy. To pierwsze takie wydarzenie. Mamy nadzieję, że ten dialog, jak sama nazwa dzisiejszego wydarzenia, będzie kontynuowany. No my na pewno jako branża jesteśmy otwarci, szukamy rozwiązań. Wiemy, że współpraca na płaszczyźnie prywatny inwestor i Mieszkanie Plus może przynieść dla obu stron ogromne korzyści. Musimy tylko zacząć o tym bardzo już konkretnie, technicznie rozmawiać. Panowie, jeszcze zapytam, w kuluarach tutaj bardzo dużo osób podnosi taki temat, że nie da się nie zauważyć, że w Polsce przy budownictwie brakuje rąk do pracy. Co z tym zrobić? No tutaj oczywiście takim doraźnym rozwiązaniem, które jest potrzebne natychmiast ze strony rządu, są dalsze ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców, zwłaszcza ten kierunek wschodni, który tak naprawdę już nie jest tylko Ukrainą, Białorusią, tylko rzeczywiście sięgamy dużo dalej, do Kazachstanu, Uzbekistanu i dalej na wschód. Te uproszczenia są natychmiast potrzebne po to, żebyśmy nie mieli wzrostu cen, bo to, co jeszcze jest bardzo pozytywne w tym, że do tej pory tak dużo udawało się produkować, to się odbywało bez właściwie żadnej zmiany ceny, nie było wzrostu cen, podczas gdy cały rynek europejski, nasi sąsiedzi Czesi doświadczyli 12% wzrostu cen mieszkań tylko w ostatnim roku. W Polsce właśnie dzięki była dużej produkcji, duża stabilizacja, tak, dzięki cenowa. Bardzo dużej konkurencji deweloperów i tego właśnie, że dużo się budowało, czyli powinniśmy się z tego cieszyć jako czy ci, którzy kupili mieszkanie, czy ci, którzy myślą o tym, że za chwilę będą chcieli powiększyć czy kupić dzieciom mieszkanie, bo ta duża konkurencja, ta duża produkcja powoduje, że te ceny po prostu do tej pory nie rosły. Dzisiaj widzimy problemy z nadążeniem za podażą i to jest faktycznie jeden z tych czynników, o których Pan powiedział, to jest rynek pracy. Potrzebne są natychmiast uproszczenia. W długiej perspektywie na pewno też technologia nam będzie pomagała, czy to prefabrykacja, czy to większa automatyzacja. Natomiast to nie jest proces szybki, który wydarzy się i będzie odczuwalny w ciągu 2, 3 czy 5 lat. Raczej powyżej 5 lat rzeczywiście będziemy obserwować prawdopodobnie jakąś zmianę w tym zakresie, również dlatego, że jeszcze ta technologia tradycyjna jest po prostu tańsza. I tak, to też wynika. Co jest trochę tak naprawdę, można powiedzieć, dziwne w sumie, no bo mogłoby się wydawać dziwne. Czyli tak, można powiedzieć tak, że nasza siła robocza w Polsce jest nadal jednak tańsza zdecydowanie niż w krajach zachodnich i na tyle ta różnica jest duża, że nadal opłaca się stosować tutaj tą metodę tradycyjną w budownictwie. Natomiast my obserwujemy jako deweloperzy, że rzeczywiście ostatni rok czy półtora to jest około 30% wzrost, tak naprawdę większy nawet, kosztów usług w branży budowlano-montażowej. Koszt wykonawstwa. No to jest ogromne. A ceny mieszkań nie rosną z tego powodu właśnie, że jest duża podaż, że my dużo produkujemy, że jesteśmy bardzo już profesjonalną branżą. Dzisiaj uważam, że deweloperzy to jedna z bardziej profesjonalnych grup przedsiębiorców w Polsce, która ma swój związek, która jest dobrze reprezentowana, która potrafi dbać o swoje, ale nie tylko właśnie swoje interesy, bo my dzisiaj pokazujemy taki troszkę nowy model prowadzenia biznesu. Jesteśmy otwarci na wszystkie branże, do Polskiego Związku Firm Deweloperskich przynależą już też i firmy budowlane, prawda? W tej chwili głównie deweloperskie. Głównie deweloperskie, jesteśmy szeroko otwarci, ale deweloperskie już nie tylko branży mieszkaniowej, mamy tak jest, już właściwie całą deweloperkę, całe spektrum. Segment tworzenia miejsc pracy, miejsc także rekreacji. Kreujemy tą rzeczywistość i chcemy też mieć wpływ na to, co nas otacza. Z drugiej strony ten niespodziewany, radykalny wzrost cen spowodowany też jest ogromną ilością zamówień publicznych w sektorze zamówień, w branży infrastrukturalnej. Tak. I to naraz skumulowało się kilka elementów. Tych rąk do pracy nie ma, ceny materiałów rosną. Stąd myślimy o nowych technologiach, stąd myślimy o pozyskiwaniu różnych innowacji w tej naszej jednak bardzo konserwatywnej branży. I szukamy miejsca, żeby ceny mieszkań mogły nie rosnąć, bo tak naprawdę to interesuje naszych klientów. To, co jest tak naprawdę bardzo pozytywne i mówiąc o dojrzałości branży, to jest fakt, że faktycznie
jak cała Europa, jak pokazywaliśmy wyniki sprzedażowe za poprzednie lata, koledzy z Europy nas pytali, 20% wzrostu sprzedaży, to o ile urosły ceny mieszkań? My odpowiadaliśmy, zero. Ale patrzyli się na nas, tak, w dwa lata. Tak. Patrzyli się na nas i pytali się, ale jak to jest wbrew prawom ekonomii? Rzeczywiście do tej pory byliśmy w stanie zwiększać tą produkcję. Dzisiaj mamy pierwsze objawy tego, że nie jesteśmy w stanie nadążyć za tym trendem i rząd rzeczywiście dysponuje dwoma instrumentami, czyli ten rynek pracy, który potrzebujemy otwarcia większego po prostu, i drugi element to jest właśnie zwiększenie podaży gruntów po to, żebyśmy nie mieli wzrostu cen, bo jako branża deweloperska, wbrew temu co mogłoby się wydawać, nie zależy nam na wzroście cen mieszkań, bo jeżeli on zacznie się być w jakiś sposób niekontrolowany, mniej metrów kwadratowych będzie Polaka stać i naprawdę branża woli produkować więcej, ale taniej niż tylko i wyłącznie drogie apartamenty, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi. Tak jest, a poza tym no, dostęp do gruntów jest tu kluczowy, bo grunty dla nas to jak mąka dla piekarza, bez tego nie zrobimy absolutnie nic. Proszę Państwa, ja dziękuję ze swojej strony. Dziękuję uprzejmie. Panowie, owocnej debaty. Dziękuję bardzo.